Witam wszystkich, słuchajcie. Ja jestem w ciężkim szoku. To, co się wydarzyło dzisiaj, przerosło moje najśmielsze oczekiwania. Chodzi o AliExpress i dostawę, słuchajcie, w 3 dni. Jest tam taka opcja, jeżeli macie telefon z aplikacją mobilną. Kiedy to ja to zamawiałem? W sobotę sobie usiadłem chyba jakoś tak. Zrobiłem zamówienie na 5 różnych rzeczy. I sobie myślę, kurde, jak przyjdzie w piątek, to będzie zarąbiście. Wyobraźcie sobie, w niedzielę dostaję maila od DHL-a, że jakaś paczka do mnie idzie. Myślałem totalnie, że to jest jakiś spam, scam, próba wyłudzenia jakichś danych. I wiecie co? Tak sobie myślę, kurde, dobra, sprawdzę sobie na stronce, bo tam był jeszcze podany numer przesyłki. Sprawdzę na stronie DHL-a oryginalny, czy tam w ogóle numer istnieje tej przesyłki. Wchodzę na stronę DHL-a, wyobraźcie sobie, wpisuję ten numer, a tu mi pokazuje, że jest paczka. I zaraz wam pokażę, jak to wygląda dokładniej. Chodzi mi o pocztę moją. Zobaczcie, to jest ten mail, który dostałem. Dzień dobry, czekasz na paczkę? Mamy dobrą wiadomość, już do ciebie jedzie. Godzina 23:17, niedziela, dostałem tego maila. Planowane doręczenie 8.08. Dzisiaj jest 8.08. Kurier dzisiaj do mnie dzwonił. Nie było mnie w domu, na szczęście. Przekierowałem paczkę do szkoły, tam gdzie moja mama pracuje. I tam bez problemu ją doręczył. Myślałem, że to będzie jeszcze inna paczka. Nie wierzyłem, że to jest z AliExpressu. Jestem dalej w lekkim szoku, jak ta logistyka chińska działa. Już ona też swoje szpony nałożyła na Polskę i powiem wam, że to jest bardzo duże zagrożenie dla Allegro, bo jeżeli tak będą wyglądać zakupy w AliExpressie, to totalnie rezygnuję z zamawiania na Allegro, bo tutaj jest dostawa totalnie za darmo. Także patrzcie się, jest tutaj wszystko tak jak tak jak właśnie tutaj widać, tak to wszystko wyglądało. Szczerze wam mówię, myślałem, że to jest jakiś skam. Jeszcze sprawdziłem PL No Reply, co myślę, kurde, jakiś dziwny ten podejrzany nagłówek tego maila. No ale faktycznie, jak pisałem ten numer na stronie DHL-a, wykryło mi. Potem jak już dostałem powiadomienie na SMS-a, to już uwierzyłem w to, że to jest, nie jest żaden skam. Także umowę mają z DHL-em, na szczęście nie z Pocztą Polską, bo pewnie, kurde, dopiero była piątek jeszcze czeka i tam w tych kolejkach dwie gościówy, 15 osób i to jeszcze nie spieszy im się tak, żeby z tą kolejkę rozładować. Masakra. Nie polecam Poczty Polskiej, chociaż tak korzystałem, ale przez te kolejki totalna masakra. Dobra, słuchajcie, tak o szczegóły zamówienia na AliExpressie. Zobaczcie. Zamówiłem sobie wielofunkcyjny dwukierunkowy klucz do wkrętach z grzechotką do przodu i do tyłu łokcia. To jest genialne. Ja to miałem okazję trzymać w ręku. Mówię wam, to jest świetne poręczne mini narzędzie, które może się przydać. Punktak sprężynowy. To też jest podobno zarąbista rzecz. Będę to chciał przetestować. Słuchajcie, w boju i to ciężkim. Chodzi mi o pracę. Tam nieraz... No ja są takie sytuacje, że trzeba coś przewiercić, także taki punktak no będzie miał szkołę przetrwania, że tak powiem. No i jestem niesamowicie ciekawy tego tabletu do pisania dla dzieci. Słuchajcie, to może być zarąbisty notes elektroniczny. Maszynka. Bardzo bym chciał, żeby ona okazała się użyteczna, a nie jakimś niewypałem. Słuchajcie, ja mam twardy zarost, także jeżeli to się sprawdzi, to zamawiam nawet jeszcze drugi raz. No i 10 sztuk etykiet NFC, tak. To też jest zarobisty temat. Także słuchajcie, to 2 dni dostawa, to nawet nie 3 dni, 2 dni. Poniedziałek, we wtorek już jest u mnie. Ktoś mi napisał w komentarzu na YouTubie, że też właśnie DHL-em do niego przyszło. Jesteśmy w wielkim, kurde, szoku, pod wielkim wrażeniem. No i co ta osoba napisała? Oczywiście, że zamówi jeszcze raz. Kto by nie zamówił? Słuchajcie, kwota za to wszystko 40 chyba 1 zł bez żadnego kosztu dostawy. Także jak oni to zrobili? I don't know.
My mind is blown. Dobra, jaram się. Przejdźmy do rozpakowania paczuszki i zobaczmy sobie, co tutaj jest tak naprawdę. Czy wszystko jest... No, paczka wygląda tak, jak wygląda. Tu są jakieś dziurki. No, przez które coś tam mogłoby drobniejszego, podejrzewam, wypaść. Ale już nie będę dramatyzował. Powiem wam, nie, no... AliExpress to jest przepiękna platforma. Mówię wam... Moim zdaniem oni, jak położą rękę na polskim rynku, tak totalnie. Najbardziej mi jest szkoda polskich sprzedawców, którzy mogą dużo stracić. Dobra, słuchajcie. Wypakowujemy sobie po kolei. Jest. Jest, jest, jest. Jest jeszcze wersja taka przekrzywiona pod kątem tutaj trochę. Także to by jeszcze też mogło ułatwić gdzieś tam dostanie się do zakamarków. Ale to jest genialne. Jak mi się to podoba, to jaram się tym jak moje dziecko. Lubię takie narzędzia. To jest punktak. Ja pierdziu. Jest i punktak. No, taki dosyć... Trochę tam czuć, że on waży. Nie jest to chyba aluminium. No i powiem wam, że... O kurna, fajny bajer. Maszynka. Słuchajcie, jest i maszynka. Vintage T9. Jezu, jak tu była jeszcze końcówka do 0,3 mm chociaż, to bym się tym golił. Chodzi mi o głowę. Słuchajcie, ten tablecik. Wszystko jak na razie jest przepięknie. Nie mam żadnych zastrzeżeń do tego wszystkiego. I ostatnia rzecz, tagi NFC. Ja pierdziele, jest, są, wszystko, wszystko dotarło. AliExpressie, you are God. AliExpress to jest potęga. Dobra, słuchajcie, od czego by tu zacząć? Czego by tu zacząć? Tagi NFC. Tagi NFC sobie potem przetestuję. Jezu, jeżeli tu będzie można w nich zapisywać różne rzeczy, to kurde, przydałoby się ich więcej, bo to jest genialne. Załóżmy taką naklejeczkę sobie gdzieś tutaj kładę przy biurku. I na przykład, nie wiem, ona żeby mi otwierała jakąś aplikację, tak? Przykładam telefon, pyk, otwiera mi się aplikacja. Można zrobić nawet do takiego taga, przypisać numer telefonu. Nie wiem, siedzimy gdzieś przy biurku, mamy parę tagów z różnymi tymi kontaktami. No chcemy zadzwonić na przykład do mamy. Przykładowo, mamy mamę, przykładamy telefon, od razu dzwoni, nie musimy wybierać numeru. Także tagi NFC to jest przepiękna rzecz. Można w nich zapisać też jakieś informacje, dzięki którym po przyłożeniu telefonu otworzy nam się na przykład, nie wiem, notatnik z jakąś notatką. To jest też coś pięknego. To jest też coś pięknego. Najlepsze jest to, że można je zapisywać i odczytywać. Także tagi NFC będę sobie testował. Dobra, zaczniemy teraz tak o maszynkę. Maszynkę. Tablet jeszcze zostawiam, bo korci mnie, ale zostawię. Słuchajcie, maszynka. Zróbmy może inaczej troszeczkę. Albo i nie. Zrobię taką, żeby już było to jakoś miało ręce i nogi. Zacznijmy od tagów. Zobaczymy sobie te tagi na tym, na Firefoxie. Słuchajcie, zobaczymy sobie te tagi. Otworzę w następnej karcie. Jak to wygląda, tak? Mniej więcej. Ten opis. 24 zł, słuchajcie, normalnie kosztują. A tamte tagi w tym zamówieniu po 8. Czujecie tą fazę? To ja, to jest... Darmowa wysyłka dostawa w 3 dni. Tu 24 zł, a tam 8. Jak tu, kurde, zrozumieć tych Chińczyków? Ogólnie powiem wam tak. Tak powinien funkcjonować cały świat. A nie, że kurwa w Polsce jakieś waty, sraty, podatki, kurwa, przychodzi towar gdzieś z Chin, a potem taki, no, przedsiębiorca, ktoś to handluje. No nic dziwnego, że ceny ma wyższe, skoro go dobijają tymi podatkami z... A nie, nie chcę po prostu o tym rozmawiać, bo nie będę co mówił, w kieszeni się otwiera. Słuchajcie, częstotliwość 13,56 MHz, odległość czytania i pisania od 1 do 5 cm.
Centymetrów, tak. Usuń czasy 100, 1000, 10, 100 tysięcy razy. Przechowanie 10 lat. No słuchajcie, no. Nie wiem, prędzej umrę niż te tagi się kurde. Protokół ISO 14 43A, coś takiego. Pojemność 144 bajtów. Użytkowa. Z tego co kojarzę, to 1 bajt to chyba jest jeden znak. 8 bajtów to jest. Tak? Dobrze mówię? O, dobra, nie wiem, nie pamiętam już, kurde, powinienem to wiedzieć, stary, kurde. Stary wyjadacz, no nie będę mówił komputerowy, bo kurde, przesadziłbym, no ale trochę tam przeszedłem przez ten okres. Dobra, napiszcie w komentarzu, jak chcecie się tak trochę pobawić ze mną na filmiku. 144 bajty to jest... Bajt to jest jeden znak, tak? Czyli 144 bajty. To mało trochę. Szkoda. Ale chociaż można by sobie ten... Można by inaczej pokombinować. Jakieś notatki otwierać w notatniku. Jakby było można. Nie wiem, czy jakieś prefiksy. Przepraszam. Coś mi w gardle, kurde, tutaj... Dobra, słuchajcie. Tagi NFC tak wyglądają. Tutaj nie będę więcej się rozwodził. Są naklejki. Są różne kształty, kurde. Także tagi NFC, ok. Lecimy teraz z tą maszynką. Odpuszczmy sobie w kartę. No i zobaczmy, jak ta maszynka, kurde, ale wygląda, powiem wam, kozacko. Wygląda kozacko, no to widać taki prestiż chiński, jak chińska mafia. Nie? Fajnie to wygląda. No czarna, złota. Srebrna, czy jaki tam kolor. I co tu mamy? Easy to clean, rund, cutter head. No jak będą te końcówki, że można sobie... Ja pierdziu! Są jeden, dwa... No coś pięknego, to ja się tym golę. Ja już dzisiaj się zaczynam tym golić, łeb. Już trochę mam ten. Jak ona mi ogoli włosy, które mam z tyłu dosyć gęste, w ogóle jakbym miał... Kurde, ja bym miał tyle włosów, jak ja miałem w młodości. Przecież ja miałem długie włosy po pas. Heavy metal, rock i te klimaty, jeżeli ktoś wie, o co chodzi. Powiem wam, że wygląda kozacko. Otwieramy ją. Otwieramy ją. Albo co, jeszcze ten opis tutaj zobaczymy sobie. No, kozacko, tak? Można stylizować. Kurde, sobie wytnę taki pasek z tyłu. Albo irokeza zrobię, który przyjdę do pracy, to niech szef nie pozna. Powie, pan co tutaj robi? Patrzcie się, ładowanie, mikro USB, włącznik, charging port. No ciekawy jestem, ile tutaj, kurde, akumulatorek wytrzyma na jednym ładowaniu. Czy rozbierał ktoś taką? Nie, no ona ma jeszcze te końcóweczki, no coś pięknego. Coś pięknego. Jeżeli ona sprawdzi się i do brody, i do włosów, to będzie hit. Za 8 zł? A tu jest cena 25. Dobra, nie jaram się, rozpakowujemy sobie tę. Słuchajcie, zobaczmy sobie, jak ona wygląda w realu. Czarna wersja. To jest plastik. Na zdjęciach to wygląda, jakby był aluminium, takie wiecie, kurde. Słuchajcie, nie no, zdjęcia wyglądają kozacko. Jest wszystko. Kabelek USB do ładowania, ok, nieważne. Końcówki, raz, dwa, trzy, cztery. Cztery, to tak jak na zdjęciach. Także będzie... Dzisiaj będzie na pewno. Słuchajcie, no, co mogę powiedzieć? O samej... W pierwszym wrażeniu. Mega zaskoczenie, że to jest plastik. Na zdjęciach to wygląda po prostu... Przekozacko, jakby mieli wersję taką no z jakiegoś na pewno stopu metalu, bo jakbyśmy zrobili zdjęcie plastiku, to na pewno to tak nie wygląda. No jeszcze raz sobie zobaczmy. No chociaż może nie wiem, ale tu takie wrażenie, o to na przykład robi, jak to by był ten mosiądz jakiś, kurde. Z mosiądzu to już by była super.
No, jakby była z jakiegoś takiego, to nie, to za 8 zł tego byśmy nie kupili. Przynajmniej, nie wiem, 100 za takie coś. Generalnie powiem tak, wykonanie, wszystko tutaj, to jest plastik. Czy ona w ogóle chodzi? Jak on się włącza? Z tyłu mamy power, micro USB. Żadnych tych tutaj już nie ma. Dwa jakieś tutaj wkręty, śrubeczki. Można sobie to jakoś, nie wiem, regulować czy co? Nie, nie można. Nie ma tu żadnego kątu nachylenia. Trzeba uważać, żeby tego nie złamać. Tak wygląda, jakby coś, kurde, ten był, ale chyba nie. Chyba to jest do tych nakładek, żeby coś tutaj trzymało to. Dobra, spróbuję włączyć, słuchajcie, tutaj przyciskiem. Zobaczymy, czy ona będzie działała. Wow! Działa. Mały test. Gole rękę. Tu, gdzie mam dziarę. Słuchajcie, mam trochę włosów. Przejadę troszeczkę. O, może tutaj. Zobaczę, czy ona mi te włosy ogoli. Słuchajcie, idzie jak burza, jeżeli chodzi o włosy. O, kurczę. Goli pięknie. No, wygoliła. Bez problemu. Nie, no tutaj takie włosy na ręce to dla niej jest żaden problem. To nie, zakładam mi tutaj brodę będzie goliła tym. To będzie zajebista sprawa. Za 8 zyla? Trzeba będzie o nią dbać. Tu jest ten pędzelek taki, nie? Którym sobie warto czyścić te ostrza, żeby one były w jak najlepszej kondycji. Nie no, powiem wam tak. Ja jestem cholernie zaskoczony. Power 5 W. Batery 18650 tutaj jest. Ja pierdzielę, jak tutaj by wrzucić jakiegoś porządnego lajonka, to wiecie ile ta maszynka może chodzić? Cały tydzień w delegacji bierzecie taką i się golicie jak wszędzie. 2 godziny ładowanie. 2 godziny działanie. Jestem kurde zaskoczony naprawdę. Za 8 zł taka maszynka. Mega wydaje się praktyczny przedmiot. Działający. Jeszcze co, jak się włączy tutaj. Zobaczcie. Kurde, jak wibrator to wibruje. Muszę przyłożyć tam to. Jakieś panience. Co ja gadam? Czy mnie tutaj posądzą o jakieś kurde. To jest film tylko dla dorosłych, pamiętajcie, powyżej 18 lat. Także maszynka, rewelacja. Jak na razie, jestem kurde totalnie mile zaskoczony. Słuchajcie, lecimy sobie z tym. Zobaczmy teraz to. Nie no, kurde. Maszynka sztos. Jeszcze ta wysyłka robi taką robotę, że to się w pale nie mieści. Słuchajcie, zobaczymy sobie to. Ile to będzie kosztowało? 22,32. I zobaczcie, tu jest taka wersja zakrzywiona, nie? Tej nie było dostępnej. O, nawet jej nie ma dostępnej. Wielofunkcyjny dwukierunkowy klucz do wkrętak z grzechotką do przodu i do tyłu łokcia. Płaska śrubokręt krzyżowy, narzędzie szczelinowe. Co kurde oni tutaj nie wymyślają w tych opisach. Dobra, tutaj już nie będę tam przesadzał. O, macie coś takiego, tu macie w jedną i w drugą stronę to działa. Tak jak ta, jak w kluczach. Grzechotka. Powiem wam tak. Ja to trzymałem w ręce. Bawiłem się wcześniej. I powiem wam jedno. Zajebiste to jest. Jakie to jest, jak to jest mocno wytrzymałe? No nie będę chyba robił takich testów, kurde, jakichś hardkorowych. Ale na pewno sobie to wezmę do pracy. Będę mówił cicho, żeby mój szef nie usłyszał. To powiem wam, że ten sobie potestuję to i tam się najlepiej sprawdzi w warunkach bojowych.
jeżeli wytrzyma miesiąc, się nic nie będzie działo, to będę mógł powiedzieć, że to jest naprawdę dobry produkt za tą cenę. Także szybkie rozpakowanie. Szybkie rozpakowanie. I o co w tym chodzi? Słuchajcie, tutaj sobie przełączacie kierunki. Wkładacie bita. Zaraz wezmę jakieś bity. Wziąłbym bity i bym powiedział wam jedną rzecz, ale nie umiem tak jak rapować, jak niektórzy raperzy. Wziąłbym bity. Odbija mi, nie? Odbija mi. Słuchajcie, to się wkłada tutaj, takiego bita. I teraz macie mega małe poręczne narzędzie do odkręcania różnych rzeczy. Dla mnie, kurwa, to jest genialne. Jest tak genialne. Jeszcze tu można sobie do kluczy gdzieś tu zrobić paseczek. I takie coś nosicie. Nie wiem tylko, jak rozwiązać. Nie mówcie, że oni tutaj. Ale do czego to jest? Te szczeliny tutaj? To nie wiem. Chyba nie do bitów. Nie, nie do bitów. Ej, jest tam gdzieś na tym, na pokazane? Zobaczmy sobie, czy oni pokazują, do czego są te szczeliny, bo może ja nie wiem o jakiejś ukrytej funkcji tutaj. Dobra. Mini Ratchet Wrench Hexagon. To, okej, to. Dobra. Co? O, jest, jest. Scrap Storage Hall. Can't store it for. Scrap Storage Hall. Ja kurde, to jest nabity. No nie mówcie, że to jest nabity dwa. Tak, to jest Scrap Storage Hall. Że potrafi przechować dwa takie bity. Hall. Fire in the hall. Czyli ja to źle, kurde, tutaj coś tam? Nie kumam tego, ty. Niby tam jest ten, że to jest nabity, czy co? Jak to się chowa tu? Ej, serio, nie pojmuję tego. To się jakoś ten przesuwa, czy co? Czekajcie, bo ja tego nie kumam. Nie, tego się nie przesuwa. Chyba, że nie do tych bitów. Jakichś mniejszych jeszcze. No w każdym bądź razie tutaj mi za bardzo to nie chce wejść. Dobra, ja tego nie kumam. Ja tego nie kumam. Wychodzi na to, że można dwa tak położyć. Jeden z tej, drugi z tej. Tylko co mam sobie przylepić to taśmą? To jest w ogóle źle złożone. Tak mi się wydaje. Słuchajcie, to jest chyba źle złożone, bo tutaj od tej strony mi blokuje, żeby wcisnąć bita. Jak to po tej stronie było odwrócone tam w dół, wtedy bym tego bita włożył tutaj. A tak to. No nie ma opcji, żebym włożył to. Tak, to jest w ogóle chyba źle złożone, mi się wydaje. Ja tutaj nie mogę wcisnąć bita. Mówię, jakby te tutaj ząbki, co są takie w środku, były tam na dole, to wtedy wcisnąłbym go. Wcisnąłbym go i wtedy faktycznie. A mi się wydaje, że to jest jakiś błąd przy złożeniu. I tutaj jedynie ratowałaby sytuację roznitowanie tego i odwrócenie po prostu w drugą stronę, wiecie? W drugą stronę, wtedy jak najbardziej by to pasowało. Bo tak to. U mnie to nie działa. Wiem, kto to ma, jedna osoba. Także jakby to sprawdziła u siebie, do ciebie mówię, tak? Do ciebie mówię. To zobacz, czy to po prostu masz też tak jak u mnie, że nie wchodzi, czy u ciebie jest dobrze, bo u mnie jest po prostu. No mi wydaje się, że to jest źle złożone.
tyle w temacie. No tak, no nie będę kombinował już, dziwio. Ale generalne zastosowanie jak najbardziej funkcjonalne. Nie, no naprawdę, to jest, że ktoś takie coś prostego wymyślił. No i takie wygląda na solidne tutaj. Nie ma żadnego aluminium, tylko pewnie jest jakaś stal. Wanado, coś tam. Chromowana, czy jak to tam się mówi. No i grzechoteczka tutaj pięknie działa o dwie strony. Nie no, dla mnie jest... Wiem, że jaram się jak głupi, ale dla majsterkowiczów gdzieś tam na warsztacie takie coś w kieszeni nosicie. Co tu gadać? Wspaniała sprawa. Dobra, lecimy z następną rzeczą. Lecimy z następną. Dobra, polecimy sobie z tym punktakiem. Z tym punktakiem. Słuchajcie, on tam jest po 8, tutaj po 20. Czyli niezła różnica, nie? No i co? Mamy dwie wersje chyba jakieś. Jedna taka cieńsza, druga grubsza. Z tego co tutaj widzę. 128 na 12. 67 gram. No i zobaczcie, jak to pięknie tutaj pokazane, jak napunktowało. The matter is hardening and slipping. No, znam to z autopsji, jeżeli chodzi o stal cynkowaną. Ocynkowaną. To kurde, weź nie zrób kurde jakiegoś, jakimś punktakiem takiego czegoś i męcz się wiertłem, to jest masakra. A tak robisz punktakiem sobie ślad nawet w samochodzie. O kuźwo, o kuźwo. Do mebli gdzieś w ty, w biurkach, w drewnie. No, w drewno potrafi się pewnie mocno z tego co słyszałem bić. Jakieś klucze. No słuchajcie, punktak jak punktak. Każdy kurde, kto ma warsztat, jakąś stołową wiertarkę, no musi mieć coś takiego. Także lecimy sobie z tym punktaczkiem. Jak go przetestować? Na czym? No jak to na czym? Kuźwa, na biurku. Słuchajcie, na biurku, okej. Zrobimy test na biurku. Tu podobno jakoś się ten... Dobra, robię test. Nie, nie, na biurku, szkoda mi. Nie, to połamie, szkoda. Kurde, wszystkiego... Szkoda. To nie, to nie, to nie. Chwila, dajcie mi chwilę. Co to jest? O, jakiś kawałek, nie wiem, czegoś tam. Spróbuję na tym zrobić. Jak to działa w ogóle? Nacisnę. No i zrobiło. Tu jest chyba jakaś regulacja jeszcze, czy co? Nie, to się rozkręca. To się rozkręca. Ale nie będę tego rozkręcał. Zobaczę jeszcze raz. Czy jest to jakoś totalnie mocne? No robi w takim kurde plastiku, to zrobi, ale jak chcę przetestować to na kawałku jakiegoś metalu. Dajcie mi chwilkę, idę coś poszukać. Dobra, słuchajcie, znalazłem coś takiego. A to jest jakaś dioda LED. Jakby ktoś był ciekawy. Anodaka to da common. I spróbuję na tym zrobić. No załóżmy, chciałbym sobie przewiercić w tym miejscu jakąś dziurkę, tak? Powiem wam, że no maluteńki ten punkcik jest. Chyba tam z boku. Trzy razy. No robi jakieś te. Ale czy w to da radę elegancko tak wiertło, kurde, ustawić? No nie wiem. Szczerze? Myślałem, że będzie mocniejszy.
Kurde, jeszcze się go tutaj rozkręca. Ja go spróbuję rozkręcić. Słuchajcie, rozkręcimy sobie przy okazji go. Zobaczymy, jak on wygląda w środku. Mam nadzieję, że nic nie pogubię. No jeżeli chodzi o... I co to za sprężynka? Słuchajcie. Ta sprężynka... Kurde, to powiem wam, że tu można sprężynę władować o wiele, wiele mocniejszą. Jeżeli chodzi o sam punkt, tak? To można fajnie przerabiać. To już wam powiem, że można tą końcówkę przerobić. Jak coś by się zepsuło. Ogólnie sama konstrukcja jest idiotoodporna z tego, co tutaj widzę. Sprężynka idzie w tą stronę, a jakbym go obrócił w tą? Nie, to nie będzie działało. Aha, to już mi sprężyna na to weszła. Dobra, to musi być tak. W tą stronę. Skręcę to. Jeszcze gdzieś tutaj się z drugiej strony go odkręcało? Słuchajcie, z drugiej strony jeszcze się go odkręca. Zobaczę z tej strony, co tutaj. O, tu już jest jakaś, kurde, mocniejsza. Ale też szału nie robi. Szczerze wam powiem. Zobaczmy sobie, co teraz wypadnie. Jakiś taki ten kawałek walca, tulejki. I ta tulejka, z tego co widzę, łączy się tam z tym mechanizmem. Widzicie? Tu jest taki otwór w środku i ona jakby tu wchodzi w to. No. Powiem wam tak. Dobra, to sobie złożę. Nie, czy ona ma być tutaj? Ona ma być tu chyba. Tutaj? Nie. Z tej strony wkładana. Tym otworem. Dobra. To złożymy. To włożymy, tą sprężynę. Powiem wam tak. To, jeżeli chodzi o tą sprężynę, to można jeszcze zmodyfikować o wiele lepiej. Tu ta sprężyna, no w zależności jakby popatrzeć na to, jakby dać, nie wiem, dłuższą, mocniejszą, albo tam dać mocniejszą, z której strony. Można pokombinować. Można pokombinować. Nie wiem, jak to wygląda w innych wersjach, bo tutaj nie ma jakiejś takiej gigantycznej siły uderzenia. To można by zmodyfikować na mocniejszą. Ciekawe wtedy, czy by było lepiej. No, dosyć ciekawe rozwiązanie. Natomiast myślałem, że to będzie mocniej biło. Gdzieś w plastiku ładnie to odbija, tak? Ale już w takich, na przykład biurku. O, biurku. Elegancko. No, w drewnie powiem wam, zajebista sprawa. Pięknie można teraz sobie tutaj wiertłami wiercić. Mówię, do drewna, jakiegoś może tworzywa. Słuchajcie, tu mam jakiś taki plastik. No, zaryzykuję, zrobię w tym jeden strzał. No, w plastiku jest ok. W jakimś metalu będę musiał się pobawić. Natomiast sama konstrukcja, no wszystko jest metalowe. Nie ma tu żadnego plastiku. Także myślę, że to będzie raczej długo wytrzymywało gdzieś tam na warsztacie. Ale można to fajnie zmodyfikować. Jak widzieliście, sprężyny nie są najmocniejsze jakieś. Można jeszcze tam tego poweru dodać. Wiadomo, można sobie poeksperymentować. No, powiem wam tak, fajne, ładne. Zobaczymy, jak to się sprawdzi w praniu tak naprawdę. Czy jak zda egzamin po prostu, że gdzieś coś tam będę na przykład musiał sobie zrobić jakimś metalowym,
są w metalowej powierzchni i te wiertła będą naprawdę w tym miejscu ładnie wiercić, to wtedy powiem, że to jest fajne. Na tą chwilę jestem zaskoczony, że to nie jest tak mocne, jak pewna osoba mi mówiła, że ma takiego powera. A to myślałem, że będzie mocniejsze, o wiele mocniejsze. Dobra, tyle. Fajna rzecz, nie ma co. Lecimy sobie, słuchajcie, z czym jeszcze? No i zostało nam co? No ten tablecik. Ten tablecik. Słuchajcie, ten tablecik 24 zł kosztuje. Nazwa produktu cyfrowa notes LCD dla dzieci 8,5 cala tablica ogłoszeń. Kolor czarny, funkcja wielokrotnego użytku i ekologiczny. Tablet może być używany wielokrotnie bez potrzeby korzystania z papieru lub atramentu, co czyni go opcją przyjazną dla środowiska. Dobra, tutaj macie takie, kurde, jakieś zdjęcia, że niby piszą po tablicy. A tu kolega się patrzy, co? Co tam, kurde, koleżanka ma? A tu, słuchajcie, taki, kurde, gigantyczny. 55 cali tablet. Nie, żartuję sobie. Co tu mamy? Painting, music, equalizer, image, creativity. No dust, no ink, environmental protection. No jest nawet przycisk do kasowania, słuchajcie, tego co sobie tam na obrazkach wygląda, to śladowo, nie? Jakieś takie napiski, zapiski. I czym to się pisze? Że jest ekran obracany? O, jest jakiś ten. Bateria. Dobra, nie mogę się doczekać. Jest, jest. Słuchajcie, tutaj mamy, kurde, spisaka. Nie mogę się doczekać tego. Bardzo jestem ciekawy, jak to będzie działało. Może być... Aha, ja wam nie pokazałem. Jak ja jestem głupi. Dobra, widzicie, co jest w wielkim skrócie na razie. Taki tutaj, kurde, ten notesik. Który można pisać. Sorki, kurde, ale dałem ciała. No to lecimy z tym magicznym notesem. Jeszcze się okaże, że to będzie fajny ten bajer. Przydatny. Nie wiem, gdzieś nawet w kuchni można sobie to takie coś postawić, zapisać jakieś informacje, jak robimy ciasto. Wow. Więcej już nic nie ma. Ładnie zapakowany. W środku jest jeszcze taka, kurde, ta ładna wyściółka z materiału, czy z jakiegoś tam czegoś. Powiem wam, 8 zł. No to jestem ciekawy, jak to będzie działało. Z tyłu wygląd. Jest tutaj ten długopis, czy co to, pióro. Tu jest jakaś blokada pokazana. Odblokuj, zablokuj. CR2025, 3 V, bateryjka. No jestem ciekawy, czy... Aha, jest co, przykręcona ta bateryjka, że nie można wyciągnąć? Słuchajcie. Czy jak to się włącza w ogóle? Aha. Jest odblokowany, tak? Wyłączyłem go. Dobra, włączę go teraz. Z powrotem. Wezmę tego magicznego długopisa. No i co? I spróbuję coś... Ej, słuchajcie, to działa. Jakie to jest fajne. Kasuje? Ej, nie kasuje. Ale jaja. Jeszcze bateryjkę będę musiał tutaj... ogarnąć. Ale to chyba działa. Ale nie kasuje. Ale numer. Nie chcę skasować. Nie. Kasuje.
Ja pierdzielę. Może tym się coś ten... Chyba jest uszkodzony, bo nie kasuje. Ja naciskam tutaj, słuchajcie, power. Znaczy ten kosz. A spróbuję się dostać do tej bateryjki. Zobaczymy, co się stanie jak ten... Gdzie tu mam jakiegoś, kurde, śrubokręta szybko. Spróbuję tą bateryjkę jakoś ogarnąć. Nie tym. Nie tym. O ja, jeszcze mam tego zasypionego, tak. Poczekajcie chwilę, zobaczę jak ta bateryjka tutaj się ma. Czy to jest blokada tej baterii, żeby nie można było tego wyciągnąć, czy co? Czy tym się... Nie, tutaj jest... Zobaczcie, mam teraz go odblokowanego, tak? Jak go zablokuję... Skasowało się! Nie mówcie, że działa. Działa! Chris, działa! Jakie to jest zajebiste, no nie powiem. Teraz nacisnę tego. To tutaj, aha, jaki jestem głupi. Przecież to miałem zablokowane. To dam na zablokuj. Ale jest ten tempak. To zobaczcie, mogę sobie pisać, ale nie blokuje. Nie no, proste, genialne zabezpieczenie. Załóżmy, mamy sobie gdzieś to... Kurde, wyłączę, słuchajcie, lampkę na chwilę, żeby to było lepiej widać. Mamy gdzieś to położone na przykład na, nie wiem, na biurku czy gdzieś, na przykład 10:00. Spotkanie. Spotkanie z byłą żoną. Jakby to jeszcze jaśniej świeciło. To już było w ogóle rewelacja, ale tak, jeszcze na biało jakby to było, jakby zamiast na zielono, żeby to było na biało, to by było już naprawdę jeszcze lepiej. Jeżeli jest wersja, która potrafi wyświetlać na biało, bądź jeszcze bardziej zaawansowana, to ja już wam powiem tak o, że to jest zajebiste, no naprawdę, idę to pokażę szybko mamie zaraz, patrzcie, kasujecie i już nic nie ma. Jakaś notatka, załóżmy, gdzieś w elektronice, coś kurde tego i nie wiem, TPM20, mam już zapisane, tak, a kurde, tutaj jest jeszcze układ taki, nie, NEC, coś tam, coś tam, coś tam, no i fajnie to reaguje, na przykład, nie wiem, kurde, co by tu jeszcze wymyśleć, 25 V, kondensator, pojemność 470 UF. I to się nazywa oszczędność środowiska. Żadnego papieru. Coś jak znotujecie, to sobie kasujecie. Nie, no ja takie coś chyba sobie wezmę do pracy, bo ja mam dużo sytuacji, w których po prostu muszę coś zanotować. Na przykład, nie wiem, jakieś parametry maszyny, nie? Otwarcie formy 450 mm. Wcześniej było na przykład 280. Zajebiste to jest. To jest naprawdę fajne. Powiem wam, że no, byłem niesamowicie ciekawy działania tego. Robi robotę, kasujecie, kurwa. Co by tu narysować? UFO. Nie no, dla dzieci takie coś, jakbyście mieli pociechy, to wiecie jaka była frajda? Pan Wiesiu. Wiesiu.
Kurwa, to jest zajebiste. Nie, powiem wam, że ten tablet rozpierdzielił mi system. Na pewno sobie jeszcze chyba zamówię z, nie wiem, z jedną wersję. W ogóle popatrzę się, czy są jakieś lepsze, ale to jest... Mówię, jak ktoś ma pociechy, dajcie dziecku takie coś i po prostu rozwalicie mu system. Na prezencik, jakby miał swoje dzieci, to już bym z tym poleciał i macie, bawcie się. Kreatywność, twójście. Dobra, tyle, jeżeli chodzi o to wszystko, powiem wam. Podsumuję tak, przesyłka rozpierdziela po prostu system logistyczny, jaki istnieje w Polsce, bo to, co odwaliło AliExpress, jeszcze DHL-em oni to wysyłają, nie pocztą. Także jeżeli ktoś mnie ogląda z AliExpressu, jakaś ważna osoba, to niech sobie weźmie do serca ten filmik, bo ja też od serca lecę. Dobra, nie będę tutaj już, kurde, wygłupiał się. Zajebista sprawa. Dostawa. No nie mam pytań, po prostu pierwsza liga. Pozdrawiam, trzymajcie się, napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tym wszystkim. Pozdro.